Cześć czołem, drodzy widzowie. Dziś mamy 1 maja. Jak tam się bawicie? Kiełbasa zjedzona, wódka wypita, dzieci zgubione? A czy wiecie, komu zawdzięczacie długi weekend majowy? Bo tak sobie patrzę na to, jak wszyscy dzisiaj balują i jak dziennikarze co roku mówią, że no 1 maja święto pracy, ale Polacy to tak bardziej traktują jako święto grilla. A wiecie, co świętujecie? Zapraszam. Od dłuższego czasu w gazetach czytuję o tym, że długi weekend majowy, majówka, że w marketach budowlanych sprzedają grille rozkładane i że 1 maja to jest u nas święto kiełbasy, karkówki i pół litra. Mamy długi weekend, wszystko jest ładnie, pięknie, wszyscy mam nadzieję wiecie, co to za dzień 3 maja, święto konstytucji, festyn patriotyzmu, bardzo ważny moment w historii Polski, obok 11 listopada, drugie nasze najważniejsze święto. Ale, 1 maja jest ustawowo wolny od pracy. A czy wiecie dlaczego? Otóż w drugiej połowie XIX wieku, kiedy budowano na Zachodzie, a także u nas w Królestwie Polskim wielkie fabryki, masa ludzi, bosonogich chłopów jechała ze wsi do miasta szukać lepszego życia. Tam dostawali prostą robotę w fabryce i pracowali. Pracowali po 12 albo 14 godzin w strasznych warunkach. Brud, smród, ciemno, żadnej opieki lekarskiej, żadnych ubezpieczeń. Jak w takiej fabryce coś wam się stało, na przykład maszyna wam urwała rękę albo nogę. To nie było tak, że właściciel dzwonił po karetkę, tylko wynosił was i zostawiał przed fabryką, żebyście poszli sobie do domu albo zdechli. To jest oczywiście duże uproszczenie, ale to był na początek narodzin fabryk i takiego dzikiego kapitalizmu. No i ogólnie robotnicy na początku przyjeżdżali i z pokorą brali ten los, który im oferowano, ale po jakimś czasie zaczęli się zrzeszać i zaczęli żądać bardziej ludzkich warunków pracy. Mniejszego dnia pracy, jakichś przywilei socjalnych, zabezpieczeń, że nie daj Boże w razie wypadku ich rodzina nie zostanie na lodzie, żeby mieli za co się leczyć, żeby mieli za co pojechać na wakacje. Roszczenia rosły. No i tak na przykład nie tylko we Francji, Niemczech czy Anglii, ale także w Ameryce. W 1886 roku, 1 maja w Chicago, robotnicy zrobili wielki pochód przeciwko temu, żeby ich nie zwolnili z modernizowanej fabryki. Oczywiście zwolniono wszystkich, wymieniono załogę. W związku z tym po pochodzie, który miał miejsce 1 maja na ulicach Chicago, zorganizowano następne pochody i wiece. A że to były trochę inne czasy niż dziś, to policja nie cackała się z nimi, tylko w pewnym momencie zaczęli strzelać do tłumu. Ktoś z tłumu rzucił w policjantów bombę, no i tak doszło do masakry, w której zginęło kilka osób, a kilkanaście zostało rannych. Potem był proces sądowy i pomimo tego, że 8 zatrzymanych amerykańskich robotników nie miało żadnych śladów, poszlak, żeby udowodnić im winę, to zostali tak trochę na wynos, skazani na karę śmierci i powieszeni. Jeden popełnił samobójstwo, żeby nie dać im satysfakcji. Ogólnie mówiono wtedy, że no, robotnicy to są komuniści i wszystko jest ich winą. Te wydarzenia nie umknęły uwadze takiej organizacji jak Międzynarodówka. Założył ją m.in. Marx. Tak, właśnie ten, o którym pomyśleliście, lecz w międzyczasie mu się zmarło. I w momencie, kiedy strzelano do robotników Chicago, to już montowano drugą międzynarodówkę, którą założył jego dobry przyjaciel Fryderyk Engels. Były tam takie osoby jak na przykład Trocki i Lenin, które też kojarzycie z historii. I w 3 lata po tych wydarzeniach, w 1889 roku, by upamiętnić masakrę robotników amerykańskich, którzy zginęli walcząc o godne warunki pracy i 8-godzinny dzień pracy, komuniści postanowili ustanowić 1 maja Międzynarodowym Dniem Pracy. Święto Pracy aż do I wojny światowej wyglądało zazwyczaj tak, że robotnicy robili sobie pochody, a bojówki o zapatrywaniach prawicowych oraz policja strzelała do nich i się z nimi tłukła. No i tak się wzajemnie wesoło mordowali, aż w 1917 roku w Rosji zwyciężyła rewolucja bolszewicka i Święto Pracy stało się świętem państwowym. Pochody, przemowy, pikniki, inne takie rzeczy, gdyż komuniści chcieli uczcić świat pracy. Poza krajami, w których wygrał komunizm, święto to nie było praktycznie nigdzie obchodzone jako dzień wolny od pracy.
Z wyjątkiem jednego kraju, hitlerowskich Niemiec. Gdy Adolf Hitler doszedł do władzy w 1933 roku, ustanowił to Dniem Trudu i Pracy. Patronat nad obchodami objęła taka organizacja jak Deutsche Arbeitsfront, jeśli nic nie pomyliłem, w skrócie DAF. Ich symbol to swastyka w kole zębatym. Była to organizacja państwowa zrzeszająca pracowników w miejsce zdelegalizowanych związków zawodowych. Także do II wojny światowej to święto nie było obchodzone poza krajami o ustrojach socjalistycznych, komunistycznych bądź innych totalitarnych, a w Polsce 1 maja obchodzili socjaliści, komuniści, inni tego typu i zazwyczaj obchody 1 maja w Polsce kończyły się bijatykami bądź strzelaninami z policją i endecją. No ale wybuchła II wojna światowa, Polska miała pecha, w Jałcie zostaliśmy sprzedani Stalinowi i do nas przyszedł komunizm. I co ciekawe, pierwsze 5 lat, kiedy jeszcze trwały walki z podziemiem niepodległościowym i umacniano system, 1 maja nie był dniem wolnym od pracy. Stał się dopiero od 1950 roku. No i przez szereg lat organizowano u nas, tak samo jak w Związku Radzieckim, pochody pierwszomajowe, machano flagami biało-czerwonymi i tymi takimi całymi czerwonymi. Dziękowano marszałkowi Stalinowi, a potem tam Gierkowi, Gomułce, Bierutowi i wszystkim po kolei za to, że Polska jest super, jest czerwona, rośnie nam dostatek. Budują bloki, montują małe Fiaty. No i ogółem cieszyliśmy się ze swoich sukcesów gospodarczych na miarę naszej gospodarki. No ale nadszedł rok 1990, mamy moment przełomowy w historii, komunizm się zwija, demokracja się rozwija i okazało się, że nikt do tej pory nie usunął 1 maja z kalendarza świąt. Przywrócono przedwojenne święto państwowe, które było dniem wolnym od pracy, święto Konstytucji 3 maja. I tak oto, święto, które w II RP było nielegalne, spotkało się ze świętem, które w PRL było nielegalne, i narodził się długi weekend. Raz w latach 2005-2006 planowano zlikwidowanie 1 maja jako reliktu komunistycznego, ale Polacy na to strasznie się obruszyli, gdyż stwierdzili, że no ale jak to, długi weekend, nasza karkówka, kiełbasy, wódka, no i jakoś tak zostało. Ale zepsuję wam świętowanie, bo chyba już jesteście świadomi, że 1 maja to nie jest święto karkówki i grilla. To jest święto pracy, ustanowione przez drugą międzynarodówkę. Święto, które w pierwotnym zamierzeniu miało uhonorować robotników, którzy w nieludzkich warunkach walczyli o to, żeby ich dzieci miały lepszą przyszłość. Święto, w które w ciągu następnych kilkudziesięciu lat zmieniło się w symbol aparatu represji i, no nie do końca intencyjnie, ale jednak stało się symbolem zbrodni komunistycznych. No to byłoby tyle. Wesołego maja, wesołego grilla i widzimy się 3 na święcie Konstytucji. Cześć i czołem!